Szanowni Państwo, wczoraj w Berlinie wydarzyła się ogromna tragedia. Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy informację, że pierwszą ofiarą tego haniebnego aktu przemocy był nasz rodak, polski obywatel. Myślami łączymy się w bólu i smutku, w modlitwie z rodziną polskiego zamordowanego kierowcy. Ja przesłałam kondolencje na ręce pani kanclerz Angeli Merkel. Wyraziłam ubolewanie i smutek. Przesłałam wyrazy żalu dla narodu niemieckiego. Będę dzisiaj również rozmawiała z panią kanclerz telefonicznie. Europa musi jednoczyć się w walce z terroryzmem i Europa musi podejmować skuteczne działania, ażeby bronić swoich obywateli. To jest nasz obowiązek, to jest obowiązek polityków, to jest obowiązek wszystkich tych, którzy dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa. Chcę podziękować też wszystkim służbom, które od początku, kiedy otrzymaliśmy tę smutną informację, tę tragiczną informację, kiedy dostaliśmy potwierdzenie, że pierwszą ofiarą tej tragedii jest polski obywatel, zaangażowały się i w wyjaśnianie tej sytuacji, monitorowały i cały czas dbają o to, ażeby bezpieczeństwo Polaków było zapewnione. Szanowni Państwo, ogromny żal, ogromny smutek. Wszyscy łączymy się dzisiaj z ofiarami, z rodzinami ofiar właśnie w modlitwie i w tym smutku. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć i podkreślić, musimy zrobić wszystko i wszystko robimy tutaj w Polsce, żeby Polacy i Polki byli bezpieczni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie pani premier, dziękuję państwu.